To będą bardzo smutne święta wielkanocne, smutne dla wszystkich, ale dramatycznie smutne przede wszystkim dla tych, którzy uciekają przed wojną, a jeszcze gorsze dla tych, którzy zostali w Ukrainie, w kraju objętym bombardowaniami i wojną. Dlatego też Kościół grecko-katolicki zorganizował akcję Paczka na Wielkanoc. Można tutaj, do parafii, przynosić rzeczy, które teraz Ukraińcom są bardzo potrzebne. Parafia grecko-katolicka przy placu Nankiera we Wrocławiu. Na niedzielne nabożeństwa przychodzi coraz więcej wiernych. To głównie kobiety z dziećmi, które uciekły przed wojną, zostawiając całe swoje życie w Ukrainie. One odnajdują cerkiew, odnajdują to miejsce modlitwy i przychodzą z całymi rodzinami. No, są rozbici, są tacy, którzy nie wiedzą praktycznie, co robić, czy dalej tutaj być, czy jechać gdzieś dalej. Tam jest serce i tam chcą być. No to się wszystko przemiesza, teraz się wszystko nakłada i złość, i jakaś depresja, i rozpacz, i te myśli, bo tam ktoś został, mąż, czy ktoś z rodziny, rodzice, którzy nie chcą na przykład jechać absolutnie. Naprzeciwko parafii, przed konsulatem ukraińskim tłum uchodźców. Tu muszą załatwić najpotrzebniejsze sprawy. Wśród wolontariuszy Iryna Jurczak, od 6 lat mieszkająca w Polsce Ukrainka. Ona dobrze wie, jak trudny teraz czeka wszystkich czas i jednocześnie podkreśla. To dla nas już ciężkie od 8 lat. Teraz to po prostu ta inwazja już trochę na wyższej skali, ale u nas w domu, dlaczego dajemy teraz taki odpór, tak, tym wojskom rosyjskim, bo byliśmy przygotowani na to, że kiedyś to przyrośnie na nowym takim etapie już będzie, kiedy już oni nie będą ukrywać tego, że to oni nas zabijają. Kasia i Olena też są Ukrainkami. Właśnie przygotowują koncerty, które będą grać w kościołach, a zebrane pieniądze będą przeznaczone dla ukraińskiego wojska. Olena w nocy pociągiem wróciła z Ukrainy. Kobiety z dziećmi, 2–3 dzieci, płaczą cały czas. Ich mężczyźni zostali się w Ukrainie i oni taki bezporadni. I ja bardzo proszę, zwracam się do wszystkich ludzi. Trzeba pomagać. Jeszcze chcę mówić wielkie serdecznie podziękowania wszystkim Polakom. Teraz czeka szczególny czas nas wszystkich. Przed świętami jeszcze szerzej otwórzmy swoje serca i zróbmy paczkę dla rodzin uchodźców, którzy tu, we Wrocławiu, znaleźli schronienie. Część podarunków trafi do rodzin w Ukrainie. Do lokalu przy ulicy Łaciarskiej 3 można przynosić paczki do 18 kg. Trzeba nadał odzież, pościel, bielizna, kurteczki wiosenne, bo ludzie przyjechali jeszcze w zimowych chodzą. Jedzenie dla dzieci, które wysyłamy już dalej na Ukrainę, jakieś środki higieniczne. Już wiele takich paczek trafiło do potrzebujących, bo nikt nie wie, ile czasu jeszcze wojna potrwa. Nie jestem wróżką, nie powiem, ale tak prawdę powiedziawszy, to musimy się, ci, którzy tą tematykę zgłębiają, mówią, że musimy się jakby nastawić na cierpliwość i musimy być w tym wszystkim tak na długą falę. Być może, że ta wojna zakończy się szybciej, ale pomoc nie zakończy się z końcem tych wszystkich działań wojennych. Ona będzie jeszcze potrzebna. Modlimy się o to, żeby po prostu Ukraina była Ukrainą, żeby to było państwo ukraińskie, żeby każdy mógł wrócić do domu. Nie straszę nikogo z Ukraińców to, że jest tam tyle zrujnowanych miast, że nie ma budynków, wszystko odbudujemy, ale chcemy mieć swój dom, żeby nie być bezdomnymi w tym świecie.